Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na spotkanie poświęcone twórczości Wisławy Szymborskiej pod tytułem Poezja jest zdziwieniem. Będziemy mówić o królowej poezji filozoficznej. Nie jest to moje określenie, ale to sformułowanie Małgorzaty Baranowskiej. Ale chętnie się pod tym sformułowaniem podpisuję i chętnie mogę być wiernym poddanym królowej poezji filozoficznej, czyli Wisławy Szymborskiej. Jej twórczość bywa określana właśnie poezją filozoficzną, tak jak to robi Edward Kasperski, czy poezją egzystencji, jak pisze o tym Michał Paweł Markowski, ponieważ tematyka filozoficzna jest właściwie takim elementem dominującym w twórczości Wisławy Szymborskiej. Dla niej w ogóle być znaczy właściwie dziwić się byciu. To takie istnienie ma sens. Tak się składa, że zdziwienie, jak twierdzą uczeni, jest wspólnym źródłem filozofii i poezji. I tak właśnie dzieje się w przypadku również Szymborskiej. Jej zdziwienie jest źródłem poetyckiego filozofowania. To filozofowanie rozciąga się od refleksji bliskiej, czy to teoriom Darwina, czy Heideggera, a oczywiście po drodze jest jeszcze cała grupa innych filozofów i myślicieli, ale nigdy to myślenie Szymborskie nie jest ani systemowe, ani nudne, ani przesadnie dyskursywne. Jest pełne rozwiązań poetyckich, chwytów, zabiegów poetyckich, ponieważ autorka znakomicie posługuje się obrazem, anegdotą, sytuacją, odgrywaniem roli, czyli używa wszystkich możliwych konceptem, wszystkich możliwych chwytów poetyckich, żeby to zdziwienie istnieniem wyrazić. W ogóle można powiedzieć, że dla Szymborskiej dziwienie się to podstawa egzystencji. Dziwię się, więc jestem, mogłaby sparafrazować Kartezjusza. I tak sama siebie charakteryzuje również na przykład w wierszu W zatrzęsieniu, w którym pisze: mogłam być sobą, ale bez zdziwienia. A to by oznaczało, że kimś całkiem innym. Czyli zdziwienie jest tym elementem, tą cechą charakterystyczną, tą cechą, która wysuwa się na pierwszy plan, jeśli chodzi o tożsamość poetycką Wisławy Szymborskiej, jej stosunek do świata. W wierszu Nieuwaga pisze: źle sprawowałam się wczoraj w kosmosie. Przeżyłam całą dobę, nie pytając o nic, nie dziwiąc się niczemu. Trochę karci się jak karcimy czasem małe dzieci, albo uczniów w szkole za złe sprawowanie. Ten żartobliwy ton naśladuje tego rodzaju mowę, ale przestrzeń, w jakiej to się odbywa, to kosmos. Przeżycie doby bez zdziwienia uznaje za dzień stracony. Dziwienie się światu nie polega na wyszukiwaniu jakichś arcy niesamowitych zjawisk. To, co charakteryzuje twórczość Szymborskiej, to fakt, że dziwi się temu, co najzwyklejsze, temu, co z pozoru zupełnie normalne, temu, co codzienne. Przykładem tego jest wiersz chociażby Jarmark Cudów, gdzie mnóstwo takich elementów, takich sytuacji czy takich zjawisk opisanych jako zjawiska cudowne. Choćby to, że krowy są krowami, albo że palców u ręki mniej niż 6, za to więcej niż 4. Albo taki cud, jak bez czarnego fraka i cylindra rozfruwające się białe gołębie. Więc nic, co by nas powinno zaskakiwać, a jednak w ujęciu, jaki stosuje Szymborska, zaskakuje. O tym właśnie wszystkim mówi: i doprawdy nie widzę w tym nic zwyczajnego. Przekształcając znany zwrot nie widzieć w czymś nic nadzwyczajnego na formułę przeciwną. Nie widzę w tym nic zwyczajnego. Nic, co dzieje się wokół nas, co nas otacza, co nas dotyczy, nie jest zwyczajne, jeżeli umiemy tylko na to odpowiednio spojrzeć. No, oczywiście, co najbardziej zachwyca i zastanawia Szymborską, to jest bogactwo i różnorodność świata. No, najpiękniej mówi chyba o tym wierszu Urodziny, w którym wyliczenia tego, co świat oferuje, tak jakby to był prezent na urodziny, no przyjmują taką kapitalną, chaotyczną formę, jak chociażby w tych wersach
typu motyle, goryle, beryle i trele. Dziękuję, to chyba o wiele za wiele. No to zestawienie motyli z gorylami, z berylami, czyli z minerałem i jeszcze z trelami, czyli z ptasim śpiewem, pokazuje bogactwo, różnorodność, chaotyczność, piękną chaotyczność wszechświata. Ten świat właściwie jest niezależny od ludzkiego postrzegania, ludzkiego istnienia i Szymborska wiele razy to podkreśla, ale też prawdą jest, że to właśnie jej światoodczucie, jej podejście do rzeczywistości sprawia, że ten świat staje się interesujący, staje się niezwykły. Żeby dostrzec niezwykłość świata, trzeba też przyjąć odpowiedni punkt widzenia, odpowiednią perspektywę. Tutaj Szymborska świetnie operuje skalą makro i skalą mikro. Jeśli chodzi o skalę makro, to chociażby pokazuje ją wiersz Stary Profesor, w którym bohater wiersza mówi: kiedy wieczór pogodny, obserwuje niebo. Nie mogę się nadziwić, ile tam punktów widzenia. No właśnie, ilość gwiazd, ilość planet odpowiada ilości punktów widzenia, czyli właściwie nieskończoności. Tych możliwości przyglądania się światu z różnych perspektyw to jest właściwie nieskończona sprawa. I Szymborska konsekwentnie te chwyty stosuje. W takich najbardziej pomysłowych, spektakularnych przykładach to na przykład to chociażby patrzenie na świat z perspektywy terrorysty, w wierszu Terrorysta on patrzy, spojrzenie na świat z perspektywy postaci z obrazu, jak w wierszu Pejzaż, czy z perspektywy Starego Żółwia, jak w wierszu Sen Starego Żółwia. Ale oczywiście tych perspektyw, tych punktów widzenia jest dużo więcej, bo prawie każdy wiersz jest takim chwytem, takim spojrzeniem. Tę skalę makro też ładnie pokazuje wiersz Może to wszystko. Może to wszystko dzieje się w laboratorium, pod jedną lampą w dzień i miliardami w nocy. A więc słońce i gwiazdy to oświetlenie, pod którym my tutaj na Ziemi egzystujemy, a jakieś oko patrzące z daleka i z zewnątrz przygląda się nam jako nieporadnemu, zabawnemu gatunkowi, który próbuje przetrwać. Ale równie zajmujące i równie pomysłowe są ujęcia w skali mikro. I chyba najlepszym przykładem będzie wiersz Mikrokosmos. Mowa w nim o żyjątkach, które możemy dostrzec właśnie przez mikroskop. A tu nagle pod szkiełkiem inne, aż do przesady i tak już znikome, że to, co sobą zajmują w przestrzeni, tylko przez litość można nazwać miejscem. Pyłek znoszony wiatrem to przy nich meteor z głębokiego kosmosu, a odcisk palca rozległy labirynt, gdzie mogą się gromadzić na swoje głuche parady, swoje ślepe Iliady i Upaniszady. No, tutaj pomysłowość opisu tego świata mikro, tego świata mikroorganizmów, bakterii, jakichś struktur białkowych, jakichś jednokomórkowców jest kolejnym pomysłem, jest kolejnym kapitalnym rozwiązaniem. Samo sformułowanie, określenie rozmiaru tych istot jest nader pomysłowe. Są tak znikome, że to, co sobą zajmują w przestrzeni, tylko przez litość można nazwać miejscem. Nawet kategoria miejsca nie może być stosowana dla tych niewidzialnych, maleńkich bytów. Ale najlepszy jest fragment z rozległym labiryntem, w którym się gromadzą te istoty, tak jakby tworzyły swoją własną archaiczną, prymitywną, jakąś mikroorganiczną cywilizację i kulturę. Gromadzą się na swoje głuche parady, na jakieś widowiska bliżej nieokreślone, na swoje ślepe Iliady i Upaniszady. I zabawne jest myśleć o tych żyjątkach w kategoriach heroicznych, jak Iliada, czy w kategoriach religijnych, jak te święte księgi weddyjskie. Człowiek, gdy się mówi o zainteresowaniach Szymborskiej światem, to wszystkie drogi i tak prowadzą do człowieka, bo to jego spojrzenie warunkuje to, jak świat jest postrzegany. I to on jest na tym świecie zjawiskiem chyba najciekawszym. Dlatego twórczość Szymborskiej czasami ujmuje się w kategoriach poetyckiej antropologii filozoficznej, czyli takiej twórczości, która próbuje odpowiedzieć na pytanie,
kim albo czym jest człowiek. Gdyby charakteryzować człowieka, a właściwie samą poetkę, samą Szymborską, podmiot mówiący jej wierszy, to ona wymienia dwa znaki szczególne, zachwyt i rozpacz w wierszu Niebo. I akurat te znaki szczególne układają się tak dwubiegunowo, rozchodzą się w dwie przeciwne strony. To znaczy, że pomiędzy tymi biegunami odbywa się kontemplowanie, przyglądanie się światu, zachwycanie się światem albo jeszcze wyrażanie innych emocji związanych ze światem. Oczywiście znaki szczególne to formuła rodem z pisma urzędowego, a właściwie z dowodu osobistego, kiedyś w wersji papierowej, kiedy takie dowody istniały dawno temu, kiedy jeszcze pani Wisława i ja byliśmy młodzi i piękni, to właśnie stało w dowodzie znaki szczególne i najczęściej w tej rubryce było napisane brak, ale zdarzało się, że ktoś mógł jakiś znak szczególny posiadać i potem był dodatkowo rozpoznawalny. A więc skoro wszystkie drogi prowadzą do człowieka, to możemy się przyjrzeć temu bohaterowi wierszy Szymborskiej. Człowiek to sto pociech, jak właśnie w tym wierszu. Najciekawsze jest to, że w ogóle się wydarzył, bo przecież wcale nie musiał. A więc naprawdę się wydarzył pod jedną z gwiazd prowincjonalnych, na swój sposób żywotny i wcale ruchliwy. Jak na trudne dzieciństwo w koniecznościach stada, nieźle już poszczególny. A jest zawzięty. Zawzięty trzeba przyznać bardzo. Z tym kukiem w nosie, w tej todze, w tym swetrze. Sto pociech bądź co bądź, nieboże. Istny człowiek. Tutaj Szymborska kapitalnie pokazuje wyznaczniki człowieczeństwa, znaczy bytu, gatunku ludzkiego. Człowiek w tym momencie istnienia, w tym momencie ewolucji jest już bytem dość nieźle poszczególnym, zindywidualizowanym. Choć żyje w stadzie, ze stada się wyłania i stadne, społeczne zachowania wciąż są niezwykle istotne w jego życiu. Wiem o tym dobrze, będąc teraz pozamykanymi gdzieś w ramach epidemii w poszczególnych państwach, czy to doświadczenie mieliśmy niedawno i wiemy, jak smutno jest być daleko od stada, tylko na zdalną odległość. Ale najlepszy jest ten fragment, w którym charakteryzuje człowieka poprzez jedną cechę. Człowiek jest zawzięty. I muszę przyznać, że jest to kapitalne sformułowanie. Zawzięty oznacza na przykład, że człowiek jest mściwy. Człowiek potrafi być wredny. Człowiek potrafi z uporem szukać rewanżu na przeciwnikach. Ale zawziętość to też upór w zdobywaniu, w osiąganiu celów, które się wytyczyło. To upór naukowca, to upór wielkiego myśliciela, to upór poety, twórcy, to upór kogoś, kto chce zajść tam, gdzie wyznaczył sobie cel swojej drogi. I te cechy obsługują, zdaniem Szymborskiej, człowieka właśnie jako takiego, jak w antropologii filozoficznej, a więc i tych z kukiem w nosie, tych z plemion afrykańskich, i tych w todze, i tych w swetrze. No, czyli to jest coś, co łączy wszystkie plemiona, być może wszystkie narody, wszystkich ludzi na świecie. Ta zawziętość jest cechą podstawową, kapitalną. Ona pokazuje i wszystkie złe emocje, jakie kierują człowiekiem, ale też wszystkie wzniosłe, wszystkie idee, które tworzy i które rozwija. I też interesujące jest zakończenie tego wiersza: nieboże istny człowiek. Z jednej strony można patrzeć na to w kategoriach takiego westchnienia trochę życzliwej litości, nieboże, od biedaczek, prawda? Albo też zdumienia, ale zdumienia życzliwego, istny człowiek, prawdziwy człowiek, człowiek jak nic, prawda? A jednocześnie, jak to u Szymborskiej, pojawia się taka sugestia na drugim planie znaczeniowym, nieboże, istny człowiek, prawdziwy człowiek, który nie ma nic wspólnego z bogami i z Bogiem, bo powstał właściwie bez ich udziału. I ten ateizm Szymborskiej, zdaje się, w takich właśnie wierszach delikatnie jest zaznaczany.
Bo człowiek wpadł w istnienie z nicości. Został wrzucony w istnienie, tak jak w filozofii egzystencjalnej u Heideggera, Sartra. A więc nicość przenicowała się także i dla mnie. Naprawdę wywróciła się na drugą stronę. Gdzież ja to się znalazłam? Od stóp do głów, przepraszam, od stóp do głowy wśród planet, nawet nie pamiętając, jak mi było nie być. I tutaj charakterystyczna metaforyka krawiecka, nicość przenicowała się, połączona z grą słów, z grą współbrzmień, sugeruje spojrzenie na byt od strony nicości, od strony tego, czego nie ma. A co jest właściwie bazą naszego, no, chciałoby się powiedzieć, nieistnienia. Bo nieistnienie jest podstawowym stanem bycia, czy też właściwie niebycia. Wikłam się oczywiście w paradoksy, bo używając słowa nicość, mówiąc o nicości, no, jednocześnie sugeruję, że nicość jest czymś. Szymborska to już dawno przewidziała, opisała w wierszu na przykład trzy słowa najdziwniejsze, kiedy zwróciła uwagę, że no właśnie na paradoksy takie jak choćby ten, że kiedy wypowiadam słowo nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. No niestety tutaj musimy też w te paradoksy wchodzić. A więc nicość przenicowała się, jakby wywróciła się na drugą stronę. Drugą stroną nicości jest coś, czyli istnienie, czyli byt. To podarunek nicości, że oto wrzuciła mnie na moment w istnienie, ale nie będzie to za długi moment, więc pożyję ile się da, a potem zniknę z powrotem w tej nicości. To ciekawe w zestawieniu na przykład z takim wierszem, jak wiersz Miłosza Sens, w którym stosuje się odwrotną perspektywę. Miłosz mówi, gdy umrę, zobaczę podszewkę świata. Metaforka jest podobna, też lewa i prawa strona ubrania, prawda? Czy tam jakiegoś dywanu, czy tego rodzaju materiału. Tylko że Miłosz mówi o tym, co zobaczy po śmierci, o tej właśnie podszewce świata i szuka tam jakiegoś sensu. U Szymborskiej to ujęcie jest przewrotne, odwrotne. To również, co ciekawe, co zauważa Szymborska, to fakt, że kiedy wyłaniamy się z nicości, to wyłaniamy się w konkretnym momencie, w konkretnym miejscu na określoną ilość lat. Pisze o tym wierszu Zdumienie. Czemu zanadto w jednej osobie, tej, a nie innej? I co tu robię? W dzień, co jest wtorkiem? W domu, nie gnieździe. W skórze, nie łusce. Z twarzą, nie liściem. Dlaczego tylko raz osobiście, właśnie na ziemi, przy małej gwieździe? Właśnie ta lokalność, te parametry tu i teraz no, również są powodem podstawowego zdziwienia, które no, nie jest może tak bardzo oryginalne, bo podobne zdziwienia wyrażał chociażby Blaise Pascal, ale Szymborska potrafiła zrobić z tego świetne wyliczenie, dowcipny wywód. No, że jesteśmy akurat w tym momencie istnienia, w tym momencie historii, w tym kraju, w tym mieście, w tej skórze, z tą płcią, z tym kolorem oczu i tak dalej, i tak dalej. Refleksja egzystencjalna, która mówi o takiej nagłości pojawienia się w bycie, w istnieniu, łączy się u Szymborskiej z refleksją dotyczącą ewolucji. W wierszu Przemówienie w biurze znalezionych rzeczy te procesy ewolucyjne opisuje Szymborska tak. Nie wiem nawet dokładnie, gdzie zostawiłam pazury, kto chodzi w moim futrze, kto mieszka w mojej skorupie. Pomarło mi rodzeństwo, kiedy wypełzłam na ląd i tylko któraś kostka świętuje we mnie rocznicę. Wyskakiwałam ze skóry, trwoniłam kręgi i nogi, odchodziłam od zmysłów bardzo dużo razy. Sama się sobie dziwię, jak mało ze mnie zostało. Pojedyncza osoba w ludzkim chwilowo rodzaju, która tylko parasol zgubiła wczoraj w tramwaju. Właśnie jest to przykład jednego z takich tekstów, gdzie stosuje się pewien punkt widzenia, pewną perspektywę. Na przykład mówi się z perspektywy osoby, która zgubiła jakiś przedmiot i szuka go w biurze znalezionych rzeczy. Tutaj też subtelna gra językowa, bo zazwyczaj mówimy biuro rzeczy znalezionych. Więc to biuro, które odwiedza Szymborska, nie jest do końca tym
biurem rzeczy znalezionych, jakie czasami na dworcach jeszcze kolejowych można było spotkać, gdzie można było szukać jakichś zgubionych przedmiotów, bagaży czy tego rodzaju spraw. I właśnie ewolucja, rozwój gatunku, dojście do gatunku ludzkiego jest opisane w kategoriach troszkę takiej skargi, czy narzekania, czy dziwienia się, że jest się takim roztargnionym, który co chwilę, kimś, kto co chwilę coś traci w życiu, coś zostawia, gdzieś zostawia, nie wiadomo gdzie, dlaczego. A więc nie wiem dokładnie, gdzie pazury, kto chodzi w moim futrze, kto mieszka w mojej skorupie. Tu coś pomarło, tu wyskakiwałam ze skóry, tu roztrwoniłam jakieś kręgi i nogi, tu odchodziłam od zmysłów, by na końcu znaleźć się w tramwaju ze zgubionym parasolem, czy bez właśnie tego parasola. Zwracam uwagę też na te żarty frazeologiczne, te gry i zabawy i dwuznaczności, które Szymborska uwielbia, choćby w tych fragmentach, jak wyskakiwałam ze skóry, czy odchodziłam od zmysłów. Żart polega na tym, że te przenośne przecież frazeologiczne znaczenia, bo wyskakiwać ze skóry, czy odchodzić od zmysłów, to frazeologizmy, które mają, jak wiemy, znaczenie, które jakby nie wynika bezpośrednio z sensu literalnego poszczególnych wyrazów. Jednak tutaj nabiera podwójnych znaczeń, bo z perspektywy osoby, która opisuje proces ewolucji, rzeczywiście człowiek jest gatunkiem, który w pewnym momencie wyskoczył ze skóry. Na przykład ze skóry takiej, z której nie wyskoczyły nasze sąsiednie gatunki małpy człowiekokształtne i które te skóry włochate ciągle noszą, prawda? Albo też człowiek odchodził od zmysłów, ale nie w znaczeniu szalał, nie wiedział co zrobić, ale w znaczeniu rzeczywiście ubożenia tych parametrów zmysłowych, które jako poprzednie wcielenie gatunkowe być może było naszym udziałem. Czy to zmysł węchu, czy wzroku, no ani nie potrafimy tak rozpoznać zapachów jak pies, ani nie widzimy tak wspaniale z daleka jak sokół, prawda? Chociaż to też przecież nasza jedna ewolucyjna rodzina. To roztargnienie człowieka ładnie przeradza się w taką refleksję w innym wierszu, w refleksję nad pamięcią w ogóle, nad mechanizmami pamięci i nad tym, na ile pamięć ustanawia człowieka, ustanawia jego tożsamość, jego charakter, jego parametry istnienia. Jest taki wiersz dnia 16 maja 1973 roku, w którym Szymborska stosuje jeszcze inny koncept. Czyli otwiera kronikę życia, można powiedzieć, na przypadkowej dacie. Sięga kilkanaście lat wstecz i ni stąd, ni zowąd wybiera sobie datę 16 maja 1973 roku i mówi: sprawdzam. Sprawdzam, czy będę umiała powiedzieć, co robiłam tego dnia. Bo przecież wiem, że tego dnia byłam na świecie, żyłam, istniałam, działałam, więc sprawdźmy, czy coś pamiętam. I konkluzja jest, jak się domyślamy, zupełnie negatywna. Jedna z tych wielu dat, które nie mówią mi już nic. Dokąd w tym dniu chodziłam? Co robiłam? Nie wiem. Gdyby w pobliżu popełniono zbrodnię, nie miałabym alibi. I ten wiersz oczywiście rozwija się dalej i mówi o tych rzeczach, których właśnie się nie pamięta, czyli w co byłam ubrana, dokąd szłam, kto mnie widział, jakiego koloru było moje ubranie. A to pokazuje, że wbrew naszym solidnym przekonaniem, że życie jest ciągłością, bo przecież, jak mówi poetka, żyłam bez przerwy, nie zasnęłam jakimś snem zimowym w dniu 16 maja, czy w okresie od 5 maja do 20 czerwca, a mimo to te dni wyjęte tak nagle z kalendarza życia i przepatrywane teraz pamięcią są puste, są dniami braku, luki, wyrwy. I to jest kolejny genialny pomysł Szymborskiej, żeby spojrzeć na swoje istnienie w ten sposób i żeby stwierdzić, że no, nasze życie właściwie składa się z takich luk i braków i wyrw. Żyjąc, tracimy siebie, tracimy życie.
Wprawdzie mówi się, że zbieramy, kolekcjonujemy wspomnienia, do których będziemy mogli w przyszłości wracać, ale z perspektywy tego wiersza to złudzenie. Tych wspomnień znowu nie jest tak dużo. Więcej raczej przepada naszego życia niż zostaje. A zwłaszcza jeśli chodzi o takie codzienne szczegóły. Owszem, rozumiemy, że pamięć działa trochę inaczej. Dzięki między innymi takim wierszom rozumiemy, że pamięć układa się w innego rodzaju struktury. Ale to spojrzenie jest na pewno świeże, na pewno odkrywcze. Skoro mówimy o wyrwach w życiu, o tym, co czas nam zabiera, to pomówmy także o tym, jak można ten czas oszukać, jak można ten czas zatrzymać w jakiś sposób, jak można znaleźć remedium na udrękę przemijania. I takim sposobem dla Szymborskiej jest oczywiście sztuka. Na ten temat napisała kilka kapitalnych wierszy, takich choćby jak Radość pisania, ale także wiersz równie wspaniały Ludzie na moście, inspirowany obrazem japońskiego artysty Hiroshige Utagawy, który zresztą widzimy tutaj właśnie. Dziwna planeta i dziwni na niej ludzie. Ulegają czasowi, ale nie chcą go uznać. Mają sposoby, żeby swój sprzeciw wyrazić. Robią obrazki, jak na przykład ten. To nie jest wcale obrazek niewinny. Zatrzymano tu czas. Przestano liczyć się z prawami jego. Pozbawiono go wpływu na rozwój wypadków. Zlekceważono go i znieważono. W jakim sensie czas został zatrzymany, zlekceważony i znieważony? Zarówno na obrazie, jak i w samym wierszu Szymborskiej. Ano poprzez to, że ten obraz i ten wiersz również ukazał człowieka w pewnym momencie jego istnienia. Zatrzymał chwilę, unieśmiertelnił ją, pozbawił wpływu, pozbawił jakby przemijania. To, co artysta, malarz zrobił poprzez namalowanie obrazu, poprzez zatrzymanie postaci, no bo jak wiemy, na obrazie te postaci raczej nie będą się ruszały. Szymborska spróbowała zrobić i zrobiła przy pomocy słowa w swoim wierszu. I właśnie opis, który, ta poetycka ekfraza, który stosuje, który w tym wierszu się pojawia, jest takim chwytem również zatrzymania czasu. Zobaczmy, jak to działa. Widać nad wodą most i widać ludzi na moście. Ludzie wyraźnie przyspieszają kroku, bo właśnie z ciemnej chmury zaczął deszcz ostro zacinać. Cała rzecz w tym, że nic nie dzieje się dalej. Chmura nie zmienia barwy ani kształtu. Deszcz ani się nie wzmaga, ani nie ustaje. Czółno płynie bez ruchu. Ludzie na moście biegną ściśle tam, co przed chwilą. Szymborska zatrzymuje czas językiem paradoksów, językiem sprzeczności. Czółno płynie, ale bez ruchu. Ludzie biegną, ale ściśle tam, co przed chwilą. Te czasowniki oznaczające ruch, tak jak płyną, płynie czy biegną, natychmiast są skontrowane kategoriami, które temu ruchowi zaprzeczają. Bez ruchu, ściśle tam, co przed chwilą. W ten sposób wytwarza się napięcie między pozorem energii, pozorem życia, istnienia, biegu, a faktycznym zatrzymaniem. Ten obraz i ten wiersz nie działałyby tak mocno, gdyby nie jeszcze jedna sprawa. Bo nie wystarczy uchwycić chwilę, dowolną chwilę, ale właśnie trzeba uchwycić taką chwilę, która jest nasycona energią, która jest nasycona intencjami i potrzebą ruchu. A więc moment, kiedy na przykład zaczyna padać deszcz i wszyscy śpieszą się, żeby przed tym deszczem uciec, kiedy czują nerku chłodne krople. I nagle zatrzymać ich w tych potrzebach, w tych tęsknotach, unieruchomić, to jest właśnie zatrzymać chwilę. To jest właśnie znieważyć czas. Czas, który udaje się zatrzymać przy pomocy sztuki, niestety biegnie nieubłaganie, kiedy patrzymy na niego z perspektywy historii.
czas historyczny to czas także katastrof i wojen, które przychodzą i w jakimś sensie zawsze nas zaskakują. I między innymi o tym jest też wiersz, pierwsza fotografia Hitlera, jak zwykle stosujący figlarny koncept Szymborskiej, bo w tym wypadku no, pomysł, żeby o Hitlerze opowiedzieć nie z perspektywy finału jego życia, z perspektywy jego zbrodni, ale z perspektywy Hitlera jako małego dzidziusia w kaftaniku wieroco urodzonego. I najpierw widzimy to dzieciątko w otoczeniu radosnego szczebiotu jakichś starszych pań, ciotek, dziadków, przechodniów, którzy się pochylają nad wózkiem z rozkosznym bobasem. A któż to jest ten mały dzidziuś w kaftaniku? Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitlerów. Czyja to rączka? Czyja? Uszko, oczko, nosek? Czy brzuszek pełen mleka? Nie wiadomo jeszcze. Drukarza? Koncyliarza? Kupca? Księdza? Dokąd te śmieszne nóżki zawędrują? Dokąd? No, życie widziane z tej perspektywy i dziecko widziane z tej perspektywy to obietnica, która dopiero rozwinie się z czasem. To nadzieja na szczęśliwe życie. To też marzenia rodziców o sukcesach, które dziecko odniesie, o tym wszystkim, co zrobi w życiu. Być może wiele dobrego. No, wszystkie te nadzieje, te marzenia i te pieszczotliwe sformułowania w zderzeniu z naszą wiedzą o tym, kim stał się Hitler i co zrobił, no, wprowadzają oczywiście element jednocześnie i grozy, i żartu, że można o zbrodniarzu mówić akurat takim językiem i z tej perspektywy. Ale tutaj jest także coś więcej. Jest też także refleksja nad tym właśnie, jak historia biegnie w kierunku nieoczekiwanym, nawet kiedy wydaje się, że świat trwa w bezpiecznym, spokojnym istnieniu, że nic złego się nie dzieje. To wbrew pozorom już jakieś procesy pulsują, zaczynają się i nieuchronnie, być może nieuchronnie prowadzą do katastrofy. I tak jest tutaj też. Oto mamy uchwycony moment, wydawałoby się, sielanki. Atelier Klinge, Gravenstrasse, Braunau. A Braunau to niewielkie, ale godne miasto. Solidne firmy, poczciwi sąsiedzi. Woń ciasta drożdżowego i szarego mydła. Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia. Nauczyciel historii rozluźnia kołnierzyk i ziewa nad zeszytami. Ile tu spokoju, ile nudy, nawet historyk, profesjonalista nie przeczuwa tego, dokąd zmierza świat. Ale ten świat właśnie już w tym kierunku nieuchronnie zmierza. Pozwoliłem sobie zamieścić tu fotografię zarówno tego miasta Braunau, małego miasteczka austriackiego na granicy z Niemcami, i tej kamienicy poniżej, w której żył, wychowywał się mały Adolf, a która dzisiaj zaniedbana, pozostawiona, porzucona, dogorywa sobie właśnie w taki sposób smutny. Hitler pojawia się też w wierszu Dłoń i tu otwieram jakby kolejne zagadnienie, które dotyczy człowieka i jest kolejnym wyrazem zdziwienia człowiekiem. Łączymy historię z etyką. Wiersz Dłoń. 27 kości, 35 mięśni, około 2000 komórek nerwowych w każdej opuszce naszych 5 palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać Mein Kampf albo Chatkę Puchatka. I tak jak zazwyczaj u Szymborskiej pojawia się kontrast, pojawia się jakaś opozycyjne zestawienie. Ale tym razem baza jest wspólna. Tą bazą wspólną jest no, wspólna wszystkim ludziom biologiczność, anatomia. Ten element, który nas łączy, bo wszyscy przecież mamy określoną ilość kości w dłoni, mięśni, komórek nerwowych. Jesteśmy tacy sami pod tym względem. No, chyba, że akurat ktoś ma jakąś anomalię z różnych powodów. Ale generalnie jesteśmy tacy sami. I nagle Szymborska mówi, zobaczmy, jak człowiek potrafi się rozejść w przeciwnych kierunkach, jak daleko potrafi się rozejść jako gatunek.
Na jednym biegunie jest Hitler piszący Mein Kampf, a więc manifest agresji, antysemityzmu, szaleństwa właściwie. Na drugiej stronie, po drugiej stronie jest Alexander Milne i jego Kubuś Puchatek. Manifest miłości, zabawy, sielanki, radości życiem, niewinności. Te dwa bieguny, te dwie skrajności zostały tutaj zestawione, a nam pozostaje zdziwienie, jak to możliwe, że człowiek może funkcjonować w tak różnych wymiarach i może tak bardzo być odmienny. Problemy etyczne dobrze widać też w wierszu Przyczynek do statystyki. Akurat tutaj łączy Szymborska, kolejny koncept, łączy również sprawy, zdawałoby się, no, nieprzystawalne. Łączy liczby i słowa, liczby i uczucia, etykę i statystykę. Łączy wymiar humanistyczny, subtelne, psychologiczne rozpoznania z narzędziami, metodologią statystyczną. W tym jest oczywiście żart, bo Szymborska nie ufa liczbom, nie ufa wielkim liczbom, żartuje sobie z liczb, albo jest przerażona wielkimi liczbami, albo dostrzega ich abstrakcyjność, o czym pisał Wojciech Wigenza. Ale właśnie na tym rzecz polega, aby użyć teraz tych liczb tak, żeby one znaczyły coś więcej niż znaczą. I także chodzi o to, żeby znaleźć odpowiednią kategorię, żeby o człowieku opowiedzieć. A pytanie, jakie sobie zadaje Szymborska, na początku może brzmiało tak, czy człowiek jest dobry. Ale to pytanie nie wydaje się dobrze postawione. Tak chyba też uznała poetka. Bo cóż to znaczy, czy człowiek jest dobry? Nie wiadomo właściwie, co to znaczy być dobrym. Czy bycie dobrym to jest jakaś stała cecha, czy to jest wypadkowa wielu różnych czynników. Czy bycie dobrym jest zmienne w czasie. Czy ludzie bywają raz dobrzy, raz źli. Według jakich kryteriów? No a więc Szymborska stosuje po pierwsze statystyczny model, mówiąc, zobaczmy precyzyjnie na 100 ludzi, ilu będzie dobrych. Ale żeby również doprecyzować samo to pytanie o to, kim jest, co to znaczy być dobrym, wprowadza, no właśnie na przykład taką kategorię. Na 100 ludzi, dobrych zawsze, bo nie potrafią inaczej. Czyli na przykład przyjrzyjmy się ludziom, którzy są dobrzy bezwzględnie, są dobrzy w sposób stabilny i niezmienialny, a którzy nie potrafią inaczej, nie potrafiliby nawet inaczej się zachować niż moralnie, niż odpowiednio. I zawieszam tutaj ten cytat, żeby chwilę się zastanowić, jakie odpowiedzi udziela Szymborska, ilu tych dobrych zawsze, bo nie potrafią inaczej jest. Czy jest kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu na stu? Jak te proporcje wyglądają? Każdy może sobie uzupełnić ten wiersz po swojemu. Szymborska odpowiada tak. Dobrych zawsze, bo nie potrafią inaczej. Czterech. No, może pięciu. Nie jest zbyt rozrzutne, jak widzimy. Nie ma zbyt przesadnie optymistycznego mniemania o dobroci ludzkiej. Ale chyba też nie ma rację, bo takich ideałów, takich dobrych bezwzględnie ludzi rzeczywiście ilu może być na stu? Ilu moglibyśmy wymienić spośród naszego otoczenia, czy znanym nam ludziom gdzieś z mediów na przykład. Nie? Ale Szymborska nie zamierza być do końca tak surowa i patrzeć tak pesymistycznie, więc proponuje też inną kategorię. Bardziej bym powiedział ludzką, łatwiejszą do spełnienia. A więc gotowych pomóc, o ile nie potrwa to długo. I tu odpowiedź brzmi aż 49. Gotowych pomóc to już jest gest dobrej woli. Nie każdy jest chętny i gotowy do pomocy. Ale oczywiście towarzyszy temu sceptycyzm Szymborskiej, bo takich gotowych pomóc jest sporo, ale pod warunkiem, że nie potrwa to długo, że nie zmusi nas to do zbyt przesadnie długiego eksponowania tej swojej dobroci. Nie będzie zbyt uciążliwe dla człowieka. Mówi 49 i dodaje aż. Tak jakby nie spodziewała się, że aż jej tyle wyjdzie, tylu jej wyjdzie z obliczeń. Można by powiedzieć, że
Człowiek zatem w tym rozpoznaniu Szymborskiej jest dobry okazjonalnie, jeżeli już. Ale i to nie każdy, bo zaledwie 49 na 100. Właściwie można by się zapytać, skąd ta radość Szymborskiej, skąd to radosne zdziwienie aż. A przecież gdy policzymy, odejmiemy 100 minus 49, to wyjdzie nam 51, a zatem większość, czyli tych 51, no, będzie w najlepszym wypadku pasywna i obojętna. Nie będzie nawet gotowa i chętna do pomocy. To by znaczyło, że w ogólnej klasyfikacji, jednak odpowiadając na pytanie, czy człowiek jest dobry, to można by podsumować ten wątek w ten sposób, że właściwie jesteśmy prawie dobrzy. Połowa z nas bywa dobra, prawie połowa, niestety ciut mniej niż połowa. O mały włos nie powiedziałem mniejsza połowa. Dobrze, że nie powiedziałem mniejsza połowa. Te refleksje dotyczące człowieka, także i jego etycznych zachowań, idą głębiej i sięga również Szymborska po konteksty bardziej naukowe, chociażby po psychologię społeczną, czy też znajomość historii. I mówi między innymi w ten sposób. Niegroźnych pojedynczo, dziczających w tłumie, ponad połowa na pewno. I znowu kolejna kapitalna kategoria, klasyfikacja i jednocześnie prawda życiowa. Pojedynczo jesteśmy niegroźni. Wielu z nas przynajmniej jest zupełnie niegroźnych, spokojnych, przyjaznych, ale coś takiego dzieje się, kiedy trafiamy do grupy, do tłumu, do zbiorowości, która zaczyna pulsować emocjami, którą ktoś nakręca, manipuluje, że to zachowanie tłumu i nas porywa, zagarnia. I będąc cząstką tego stada, tej zbiorowości, jesteśmy gotowi do najdzikszych swawoli. Dziczejemy w tym tłumie. To sprawa niezbyt jest być może oryginalna, odkrywcza, ale na pewno pisał o tym chociażby Gustave Le Bon w książce jeszcze w XIX wieku Psychologia tłumu, ale przedstawiona znowu przez Szymborskę w tak kapitalnym, syntetycznym skrócie, że właściwie szkoda nawet dodawać coś do tych słów, prawda? Niegroźnych pojedynczo, dziczejących w tłumie. To jest wszystko. Ale jest jeszcze jeden poziom. Okrutnych, kiedy zmuszą ich okoliczności. Tego lepiej nie wiedzieć nawet w przybliżeniu, mówi Szymborska. Widzimy tutaj pewne stopniowanie. Zaczęło się od tych kategorii ludzi dobrych, teraz mówimy o tych ludziach, którzy zachowują się źle. To nie znaczy, że są źli, ale to znaczy, że są okoliczności, w których mogą zachować się źle w sposób groźny albo wręcz okrutny. Szymborska nie chce znać liczb, ale te liczby właściwie, gdyby poszukać, można by znaleźć liczby. Ilu jest takich, którzy są okrutni albo groźni, kiedy zmuszą ich okoliczności? No, na przykład Stanley Milgram, amerykański uczony, w latach 60. przeprowadził badania dotyczące tego, jak człowiek pod wpływem autorytetu gotów jest robić krzywdę innemu człowiekowi pod pozorem, gdy da sobie wmówić, że to jest badanie naukowe i że to przyniesie jakieś dobro ludzkości. I tak już zmanipulowany, widząc obok siebie człowieka w fartuchu, człowieka, który uchodzi za autorytet naukowy, ten badany osobnik potrafi być bezwzględny dla jakiejś niewinnej istoty, którą widzi przez szybę albo której nie widzi w zależności od wersji eksperymentu. Wynika z badań Milgrama, że 65 mniej więcej ludzi na 100 gotowi jest zadawać ból innej osobie tylko dlatego, że wierzą, że nauka tego wymaga, że autorytet wystarczająco usprawiedliwia takie zachowanie. Ale znamy też książki dotyczące wydarzeń II wojny światowej, głośne swego czasu, do dzisiaj przecież ważne i cenione, Christophera Browninga, Zwykli ludzie, czy Daniela Goldhagena, Gorliwi kaci Hitlera. Obie mówią o tym samym, o batalionie, 101 batalionie policji, w którym służyli ludzie, właściwie zwyczajni ludzie, ludzie zwykli, tak, mieszkańcy Hamburga między innymi, ojcowie, urzędnicy, robotnicy, powołani do batalionów policyjnych, zostali użyci do mordowania masowego, mordowania ludności cywilnej, żydowskiej
w okupowanej Polsce? Ilu odmówiło strzelania do niewinnych ofiar z odległości kilku metrów? Ilu odmówiło wykonania masowej zbrodni? No, obaj badacze, choć ujmują temat inaczej, to co do liczb są właściwie zgodni. Na 100 tego rodzaju żołnierzy, policjantów, 80 do 90 wykonywało rozkazy. Chociaż te rozkazy nie były popierane jakąś groźbą no, konsekwencji niebezpiecznych dla danego policjanta. Można było odmówić. Oficer pytał przed akcją, kto nie chce brać udziału w akcji. Ale solidarność, wiara w ideę, przekonanie, że w ten sposób broni się ojczyzny, służy się ojczyźnie, powodowała, że 80 do 90 na 100 uczestniczyło w tym okropnym procederze. I powoli zbliżamy się do końca. Ta refleksja Szymborskiej w wierszu Przyczynek do statystyki biegnie pod koniec ku śmierci. Bo też śmierci Szymborska również umie się pięknie dziwić. I oglądając człowieka w jego zachowaniach agresywnych i szlachetnych, znajduje coś, co wszystkich tych ludzi właściwie łączy. Wszyscy, prawie wszyscy są godni współczucia. 99 na 100. Może jeden się trafi, taki, któremu nawet nie chcielibyśmy współczuć. Za to 100 na 100 jest śmiertelnych. Ta sprawa zjednuje nas wszystkich bezwzględnie. Tu już nie ma właściwie różnic. I śmierć jest znów fenomenem, któremu można i trzeba się dziwić i któremu Szymborska również się dziwi, stosując rozmaite rozwiązania poetyckie. Robi tak chociażby w tym jednym z najsłynniejszych jej wierszy pod tytułem Kot w pustym mieszkaniu, jak wiemy, wiersz poświęcony jej przyjacielowi, partnerowi życiowemu, czyli Kornelowi Filipowiczowi. I znowu ten wątek perspektywy zastosowany, przewrotnej, bo śmierć Filipowicza przedstawiona z perspektywy kota. Kota, który się obraża i który się gniewa, ale który też bardzo tęskni i który nie rozumie tej śmierci, i który tęskni i który bardzo chce powrotu swojego pana, swojego właściciela. I znowu Szymborska uchwyciła w tym kapitalnym wierszu, w wielkim skrócie, te wszystkie emocje, które ludźmi targają, kiedy odchodzi najbliższa osoba. Rodzaj gniewu, że odeszła, że nie dbała o siebie, że coś takiego się stało, że gniewu przeciwko tym prawom natury, ale też wielka tęsknota, wielka miłość, przywiązanie. Też w kapitalnym wierszu Pogrzeb mówi Szymborska o czymś, o śmierci w sposób bardzo przewrotny. To znaczy mówi o tym, że nie dziwimy się jej tak bardzo, jak powinniśmy, tak intensywnie, jak powinniśmy. A robi to poprzez rejestrację rozmów ludzi, którzy w pogrzebie uczestniczą. Jak się okazuje, po początkowych rytualnych refleksjach na temat śmierci, natychmiast zaczynają się rozmowy na tematy prywatne, codzienne, plotki, jakieś sprawy finansowe, życiowe, jak tutaj na przykład. Pokój przechodni, Baśka się nie zgodzi. Owszem, miał rację, ale to jeszcze nie powód. Z lakierowaniem drzwiczek, zgadnij ile. Dwa żółtka, łyżka cukru, czego my tutaj nie mamy, i przepisy, i jakieś informacje biznesowe, i jakieś plotki, i jakieś plany mieszkaniowe. No? Tylko zdziwienia śmiercią nie ma. I temu właśnie dziwi się Szymborska. I wreszcie w wierszu Nazajutrz bez nas pojawia się coś, co właściwie jest lekcją spojrzenia na śmierć właściwie u progu tego ostatecznego momentu, kiedy człowiek zaczyna zdawać sobie naprawdę sprawę z tego, że przyjdzie kiedyś dzień, w którym świat będzie istniał już bez nas, beze mnie, a kiedy już my będziemy martwi, a ludzie nadal będą sobie funkcjonować. Znowu chwyt, jaki został zastosowany, niezwykły, bo wiersz ma charakter właśnie takiej poetyckiej prognozy meteorologicznej, a ostatnie fragmenty brzmią tak. Kolejny dzień zapowiada się słonecznie,
choć tym, co jeszcze żyją, przyda się parasol. Co to znaczy, choć tym, co jeszcze żyją, przyda się parasol? To znaczy, że mnie się już nie przyda, bo mnie już nie będzie jutro, będzie to dzień beze mnie. Ale to, co wyróżnia ten tekst i to, co jest piękną lekcją, jaką nam daje Szymborska, to umiejętność mówienia o tym przyszłym świecie bez złości, bez gniewu, bez żalu, w formie takiej życzliwej porady meteorologicznej. Przyda się parasol, a mnie się już nie przyda. To pogodzenie się z faktem, że świat będzie istniał beze mnie, jest właściwie heroiczne. I gdy się nad tym zastanowić, no nie każdego stać na taką równowagę, na taki spokój, żeby nie obrażać się na ludzi, którzy beztrosko będą sobie żyli, kiedy nas już nie będzie. I tej umiejętności sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo za cierpliwość.